Pytajcie. Będzie o tym, jak zbudować super dom, na który cię stać. Po co ten film nakręciłem? Po to, byś stracił mniej pieniędzy, byś mieszkał w domu, a nie do końca życia go budował. Byś zwrócił uwagę na różne aspekty tego domu, a nie tylko na to, jak wygląda rozmieszczenie pokoi. Na wstępie. Czy można samemu skonstruować swój optymalny dom? Można. Wystarczy sobie wszystko narysować, zaplanować, po czym za 3000 ktoś, kto projektuje domy, podbije pieczątki pod tym wszystkim i plan gotowy. Przeliczy jeszcze różne wytrzymałościowe tematy i projekt gotowy. Po pierwsze, trzeba nam założenia do tego, by móc coś zacząć konstruować. Więc podstawowe pytanie to sobie zadać trzeba. Kto w tym domu będzie mieszkał? Standardowo przyjmę, że małżeństwo z trojgiem, dwojgiem dzieci, ale czyli łącznie 5 osób, 4-5 osób, lecz to tylko przez 10 lub 20 lat, bo później się wyprowadzą dzieci i zostanie, załóżmy, jedno dziecko na stałe, czyli 3 osoby. Tak więc w takim domu będzie mogło mieszkać od 3 do 5 osób chwilowo. Jak często jestem odwiedzany? Dom dla mnie czy dla gości? Trzeba sobie zadać również takie pytanie. Średnio 1 metr kwadratowy materiału na dom. Tu będę ciągle się odnosił do domu, który budowałem z 5 lat temu. Teraz są inne ceny. W każdym razie odnoszę się do tego, co było z 5 lat temu. Wtedy 2000 zł kosztował materiał na metr kwadratowy gotowego domu. Tak więc, jeżeli dla kogoś ktoś nie ma pieniędzy, to nie powinien budować domu dla gości, tylko dla siebie. Materiał ten jest przeznaczony dla tych, którzy chcą, tak jak wspomniałem na wstępie, zbudować super dom, na który cię stać. Czyli nie będzie to dom dla gości. Goście są 5 dni w roku u ciebie na przykład. To szkoda wydawać na duży salon kilkadziesiąt tysięcy więcej, po to, żeby tym gościom było wygodniej. Przykładowo 10 metrów kwadratowych więcej do salonu będzie kosztowało 20 tysięcy złotych. Mnie na coś takiego nie wstać, więc ja wybudowałem dom mniejszy, nie taki dla gości. To samo tyczy się łazienki. Ktoś może sobie rozpatrywać głowy, że gościom będzie lepiej, jak będzie łazienka. Dwie łazienki na przykład. Dwie toalety. Wszystko to kosztuje, średnio rzecz biorąc, 2000 zł za metr kwadrat. Kolejne pytanie. Ładny od drogi, czy oszczędzający energię? Wielu ludzi uważa, że jak dom się zaczyna projektować, to ma ładnie wyglądać od drogi, czyli drzwi i okna symetrycznie, co jest moim zdaniem bezsensowne założenie. Dom dla mnie nie ma znaczenia, jak wygląda od drogi. Dla innych może ma, każdy ma inne myśli w głowie. Tak więc, jeżeli chcemy, żeby był energooszczędny, bo dom ten ma być super, czyli ma być energooszczędny. Ma być wygodny dla mieszkających, czyli ma być cieplutki, ma być w środku jasno, ale nie ma wyglądać ładnie od drogi. Dom, który ładnie wygląda od drogi, ma na przykład niepotrzebne okna, które tracą energię, czyli warunek energii już niszczymy tym sposobem. Czy kształt tego domu ma być zwydziwiany z jakimiś wieżyczkami, jakimiś wypustami, czy kwadratowy najprostszy? Ja wybrałem kwadratowy, bo jest najmniej cięcia pustaków, najszybciej się to buduje, najprostszy dach na to idzie. Najmniejsze pole powierzchni ścian, czyli najtańsza ilość budulca i najmniej styropianu na ściany. Wiadomo, dom o powierzchni na przykład 100 m kwadratowych o powierzchni kwadratu ma mniejszą ilość ścian niż dom też 100 metrów kwadratowych, ale długi na 30 metrów o szerokości, nie wiem, kilku metrów, ta długość ścian no, jest większa, dlatego ten kwadrat jest optymalny. Najlepszy dom to miałby w ogóle kształt koła, ale to bez sensu.
Kolejne pytanie. Idealnie w stronę słońca. Czy warto wykierować największą ilość przestrzeń tam, gdzie się spędza swoje życie, czyli kuchnia, salon, pokój z komputerem? Czy warto te okna skierować w stronę słońca? Kiedyś tak myślałem i skierowałem je idealnie w stronę słońca. Uważam teraz to za nie tak ważne. Załóżmy, że w lecie potrzebujemy mieć cień. Nikt nie chce w lecie mieć dużo słońca w domu. Tak więc lepiej byłoby, gdyby był wycelowany dom w stronę jakiegoś południa, wschodu. Czy w zimie chcemy, żeby był w słońce wycelowany? Chcemy, ale w zimie nie ma słońca. Tego roku w zimie przez 2 miesiące słońce było przez 5 dni. Nie ma to ze względów energetycznych żadnego znaczenia dla ciepła będąc w domu. Tak więc okna od południa to dla mnie pomysł, który zaznaczany jest na wielu stronach internetowych za główną rzecz, jak się buduje dom pasywny, ale uważam to po prostu za głupie. Nie żałuję ustawienia mojego domu, gdyż i tak jest wszystko, gdyż kolejny punkt, w co skierować główne okna. Moim zdaniem teraz, po przemyśleniach, okna główne to powinny być skierowane w ładny widok. Nie w drogę, żeby hałasu nie było z drogi. Po prostu wykierować okna tam, gdzie jest ładny widok. Tak usytuować ten dom. Ja mam tak wycelowany właśnie w ładny widok oraz w południe. Teraz przejdźmy do rozwiązań technicznych. Powierzchnia podłogi, załóżmy, że dla rodziny 4-5-osobowej wystarczy 120 m kwadratowych. Moim zdaniem jest to minimum optymalne dla takiej rodziny i da się na takiej powierzchni kwadratu zabudować na parterze wygodne mieszkanie. Kolejne pytanie w rozwiązaniach technicznych to parterowy czy piętrowy? Ja wybrałem tą parterowy, gdyż moim zdaniem jest on bardziej optymalny niż piętrowy. Dlaczego? Wady, zalety. Weźmy zalety parterowego. W parterowym nikt nie stuka nikomu nad głową, bo nie ma pomieszczeń, wiadomo, na strychu. Dom parterowy nie zawiera w sobie zalety, powiedzmy, zalety. Więc zaletą parteru jest to, że nie trzeba chodzić po schodach. Jak będziemy starzy, nie będziemy musieli wchodzić po schodach. Jakie są jeszcze zalety? Nie potrzeba nam pieniędzy właśnie na te schody, na te barierki. Każdy metr kwadratowy powierzchni domu parterowego czy piętrowego kosztuje te 2000, załóżmy, kiedyś. Tak więc wiele tysięcy trzeba dać na miejsce na schody. Zaś piętrowy dom, jakie ma zalety? Mniejszy dach. Kilka tysięcy będzie tańszy dach. I suma summarum. Co jeszcze ciekawego, jaki ma się piętrowy dom? Lepiej widać coś, jak się patrzy przez okno, to lepszy widok może być, ale wcale nie musi. Tak więc te wady i zalety rozpatrując, to ja wolę mieć dom parterowy, bo wcale droższy nie będzie od piętrowego. Przez tą właśnie klatkę schodową, której nie musimy budować, a jest bardzo droga. Trzeba lać betonowe schody, czy drewniane schody, wszystko kosztuje w dziesiątkach tysięcy. Więc by spełnić ten plan właśnie domu
super energooszczędnego i taniego, to ja wybieram parter. 120 metrów kwadratowych. Fundamenty teraz, czy płyta fundamentowa. Fundamenty od płyty fundamentowej. Czym się to różni? Ja wybieram fundamentową płytę. Jest ona znacznie trudniejsza do wykonania, potrzeba wszystko przemyśleć wcześniej, ale jak się samo buduje i chce się mieć tanio, tak jak już na wstępie było mówione, to wybieram właśnie tą płytę. Więcej czasu poświęci na przygotowanie, pomyślenie, zaplanowanie, ale można ją mieć, samemu ją zrobić. Wszyscy myślą, że płyta fundamentowa jest droższa od fundamentu, co nie jest prawdą. To są porównywalne koszty. Fundament jest w ziemi i ta objętość betonu wlana w fundament w ziemi równie dobrze może stworzyć dużą część płyty fundamentowej, która jest płasko na ziemi wylany beton, stanowiący od razu podłogę. Tak więc nie trzeba na tym robić posadzki wylewki, czyli oszczędzamy na tym, że nie trzeba robić grubej 8-centymetrowej wylewki. Co też tą wylewkę i fundament łącznie daje nam beton na płytę fundamentową. Więcej trochę pójdzie zbrojenia w płytę fundamentową, ale fundamenty też troszeczkę idzie. Szybciej to w sumie jest do wykonania. Fundament, towa płyta, ponieważ nie trzeba kopać takiego dołu głębokiego, który może woda zalać i może być problem, gdy jest duży poziom wód gruntowych. Płyta fundamentowa tego się nie boi. Robimy to prawie na powierzchni ziemi. W sumie zrobienie płyty fundamentowej to jest 1/3 domu, a zrobienie samego fundamentu to jest nic. To jest sam beton w ziemi. Myślę, że szybciej można zrobić dom, budując płytę fundamentową, choć robi się ją znacznie dłużej, bo zawiera ona wszystko, czyli elektrykę, ogrzewanie, kanalizację. Wszystko jest w tej płycie, czyli już mam 1/3 domu. Wylewa się to łatwo, wystarczy wszystko zalać betonem. Tak więc ja jestem za płytą fundamentową. Jeżeli dom ma być on energooszczędny, to moim zdaniem to musi to być płyta. Dom wtedy jest cały oddzielony od zimna. Ziemia z założenia ma 9 stopni Celsjusza, średnia roczna dla Polski podobno. Więc 9 stopni trzeba przyjmować temperaturę ziemi pod domem. Tak więc fundament zawsze będzie otoczony zimną ziemią i zimno będzie wchodziło ścianami do domu. By temu zaradzić, trzeba dać fundament obłożyć od zewnątrz i od wewnątrz styropianem, raczej styrodurem. Tak więc pod płytę fundamentową również daje się styrodur. Ale lepiej dać styrodur pod płaską płytę niż do. I to stanowi od razu ocieplenie podłogi. A styrodur, którym obłożymy same fundamenty od zewnątrz i od wewnątrz, on nie jest ociepleniem domu, jest tylko ociepleniem samych fundamentów. Czyli pieniądze idą w ocieplenie fundamentu, a i tak dalej trzeba ocieplić wszystkie podłogi. Czyli summa summarum, jak się to obliczy, płyta fundamentowa wyjdzie bardzo mało drożej. Troszkę drożej, ale daje ogromne możliwości. I super ciepła. Z żadnych mostków cieplnych. I łatwe wykonanie, bo wszystko na ziemi. Tylko trzeba mieć plan. Przemyślany. Ci, co robią fundament, później wszystko robią,
mogą nie mieć planu, coś tam sobie wykuwają, otwory, gdzieś sobie kładą jakieś przewody elektryczne, ogrzewanie itp. Fundamentowa płyta jest dla tych, którzy potrafią sobie coś zaplanować. I teraz, co lepsze, grzejniki czy ogrzewanie podłogowe? Moim zdaniem lepsze ogrzewanie podłogowe. Ponieważ w małym domu, bo dom ma być mały, ponieważ każdy metr kosztuje 2000, nie będziemy marnować miejsca jakimiś grzejnikami. Oraz taniej moim zdaniem jest kupić alupex i go w płycie fundamentowej u góry do zbrojenia przymocować trytytkami i zalać betonem. To jest moim zdaniem po prostu ogrzewanie podłogowe jest najtańszym ogrzewaniem możliwym. Tym bardziej jak się ma płytę fundamentową. Czy podłogówka grzeje stopy? Jest to nieprawda. Tylko jakaś podłogówka cieniutka. Jak ktoś ma płytę, nie wiem, płytę 3 cm czy 5 i w niej ma alupeksy, to będzie to grzało chwilkę, po czym za chwilkę ostygnie i nie będzie grzało. Jeżeli u góry płyty fundamentowej damy alupeksy, to ogrzewanie takie, ja mam przykładowo gazowe, ogrzewanie włącza się na 5 godzin co 6 dni. Teraz w zimie ostatnio było 0 stopni, minus 5, wiał duży wiatr, to po 9 dniach temperatura spadła w domu o jakieś 1,5 stopnia. Tak więc nie trzeba sterowników do pieców, nic nie trzeba, wystarczy piec włączyć raz na 10 dni na 5-8 godzin i tyle, na tym podlega ogrzewanie domu. Płyta fundamentowa zagrzeje się wtedy o 1 stopień lub o 0,5 stopnia i trzyma temperaturę przez wiele dni. Temperatura jest jednakowa. Tak więc 0,5 stopnia czy 1 stopień jest nieodczuwalny dla człowieka, tak więc nie grzeje to nóg. Trzeba o tym wiedzieć i być świadomym. Płyta fundamentowa ogrzewana podłogówką jest super sprawą. Sposób docieplenia. To o tym już mówiłem właśnie, że pod płytą fundamentową ocieplenie powinno być ze styroduru. Ile kogo stać, tyle tego ocieplenia da. 10 cm załóżmy to minimum. Ja dałem 20 cm styroduru pod płytę fundamentową. I co ważniejsze, cała ta płyta, cała pojemność płyty cieplna jest dostępna wewnątrz domu. Zaś jak ktoś ten beton wyleje w fundamenty, to ten beton, ta pojemność cieplna nie jest dostępna wewnątrz domu, co jest stratą tego materiału na ten cel. Za chwilkę to będzie lepiej omówione. Ta pojemność cieplna to jest główna sprawa, na którą trzeba podczas projektowania domu zwrócić uwagę. Materiał ścian. To przejdźmy teraz do materiału ścian. Tutaj z 2022 roku ze stycznia dane. Z czego budować ściany? Tutaj jest cena za sztukę, wymiary do pola powierzchni, wymiary, trzy wymiary po prostu tego budulca, powierzchnia liczona do pola powierzchni ściany i wniosek z tego, że cena za metr kwadrat ściany, załóżmy, że z takiej cegły byśmy w poprze kładli cegłę i powstałaby ściana, to trzeba byłoby 115 zł na tę cegłę dać oraz dużo robocizny, żeby to wszystko zlepić w kupę, czyli cegła jest najdroższym budulcem. Czyli to już odrzucam, bo to jest najdroższe i kupa roboty. Nigdy bym z tego domu nie budował. Chyba, że ktoś zrobi to za mnie. Jutong.
Kosztuje 109 zł za metr kwadrat. A nie daje nic innego jak to co Solbet. Tak więc Yutong przegrywa też. Silka. Ona waży 1500 kg na metr sześcian. Solbet 600 kg na metr sześcian. Cena ta sama. Oraz Poroterm, który jest najtańszy. Poroterm osobiście bym tego nigdy nie wybrał. Jak się dokuje, to cała ściana się niszczy. Nie podoba mi się to rozwiązanie po prostu. Nie jest to złe rozwiązanie, ale rowku w tym nie wyobrażam sobie robienia w tym elektryki. Tynk się podobno tego trochę źle trzyma. Po prostu mi się to nie podoba. Ani jak się tutaj packą jedzie z klejem, to ten klej wpada do środka. Nie podoba mi się to, nikomu tego nie poleciłbym. Tak więc zostają dwa rozwiązania, Silka i Solbet, ta sama cena. Więc który wybrać? Ten bloczek waży dwukrotnie więcej, jest dwukrotnie mniejszy, czyli robocizny będzie dwa razy więcej noszenia, dwa razy więcej kładzenia i klejenia. Ale dom swój wybudowałem z Solbetu. Teraz, w tych czasach, z tymi cenami, to pewnie bym Silkę wybrał, ale jeszcze musiałbym się zastanowić. Dwa razy mniej roboty byłoby z Solbetem, bo jest to dwa razy większy pustak. I lżejszy, łatwiej kłaść. Ale tutaj znów byłaby większa pojemność cieplna domu, dwukrotnie większa pojemność cieplna w ścianach. Bardzo dobry efekt. Silka, jeżeli by stała latami na polu i zamarzała, przemarzała, to się rozsypie i się rozwali. Ale przecież normalny dom obklejony styropianem i dachem nie leży w wodzie, tak więc silka, o to bym się w ogóle nie bał. Tylko o to właśnie, czy chce mi się donosić i dwa razy dłużej kleić ścianę z tego. Ale pod względem logicznym ta silka jest optymalnym wyborem. Teraz grubość docieplenia. Jak określić grubość docieplenia? Załóżmy, że dajemy 10 cm styroduru na ziemię, więc ile dać na ściany? Prosta sprawa. Ja to po prostu obliczyłem. Tutaj jest wykres, który przedstawia stratę energii mojego domu. Przez okna 300 zł wylatuje rocznie, przez strop 300, podłogę 250 i ściany 250. Czyli, żeby wiedzieć, ile dać ocieplenia na daną ścianę, sufit, podłogę, to po prostu ja to obliczyłem, żeby ta pizza miała równe wymiary. Wystarczy tutaj wpisać grubość styropianu czy styroduru, dwie warstwy. I widzimy, jak ten wykres się zmienia. Bez sensu byłoby na przykład na ścianę dać metr styropianu i 0 zł będzie energii uciekało przez ściany. Skoro przez strop i podłogę i okna wyleci tak wiele. Trzeba po prostu te wartości w optymalny sposób dobrać. Tak, żeby płacąc za, nie wiem, za styropian 20 tysięcy uzyskać jak najmniej strat cieplnych, tych złotych jak najmniej uciekających. Czyli wystarczy to wpisywać tutaj, sobie patrzeć i obliczyć, co jest optymalne. Ja w swoim domu mam 30 cm styropianu na ścianach, 30 cm na suficie, 20 cm styroduru pod płytą fundamentową. I zaznaczyć trzeba, że te wszystkie styropiany na ścianach i suficie są szare. Tynk. Tynk można zrobić z betonu albo wapienny. Wapienny moim zdaniem jest lepszy. Jak się jest miękki, to fakt. Łatwo go, jak się walnie poziomicą, kantem czy czymkolwiek, to dziura może się malutka zrobić, ale łatwo to
zaszpachlować, pomalować i nie ma śladu. A w tynku betonowym każda dziurka zaszpachlowana jest później widoczna, bo jest gładka. Tak więc do każdego pomieszczenia polecam tynk wapienny. Kształt dachu i materiał na niego. Więc ja uważam, że dach powinien być prosty w budowie, czyli nie mieć jakichś skosów, jakichś dziupli dziwnych, bo to tylko droższe w wykonaniu jest, strata materiału. I dużo się taki dach buduje. Trzeba na niego więcej materiału i czasu. Ale jak ktoś sam robi, to może sobie... Ja na przykład zrobiłem dach dwuspadowy z drewnianymi trójkątami, bo mi się to podobało i tu po prostu chciałem takie mieć, więc trochę pieniędzy straciłem i nie zrobiłem kopertowego, a jednak normalny dwuspadowy z tymi trójkątami. Trochę droższe rozwiązanie od kopertowego, ale po prostu takie było moje założenie, że taki chciałem mieć. Ale jeżeli ma być dom najtańszy, każdy grosz się liczy, to trzeba zrobić chyba kopertowy. To już trzeba przeliczyć materiały, blachę przeliczyć, bo możliwe znów, że blacha docięta pod kątem dla dachu kopertowego może wyjść trochę drożej. Trzeba wszystko obliczyć. Nie brać za pewnik. I materiał na drewno na dach musi być wyschnięte. Jeśli ktoś mówi, że drewno na dach może być mokre i tylko takie powinno być, bo takie jest najlepsze, to znaczy, że nie zna się na budowie. Drewno ma być suche. Gdy drewno jest mokre, to później się skurczy. Jak ktoś robi docieplenie na poddaszu, bo robi dom piętrowy, to wtedy drewno się skurczy, bo staną szczeliny, w szczelinach wilgoć, syf i zgnilizna. Tak więc na taki dom, gdzie ocieplenie robimy na dachu, to musi być suche drewno. Mój dom ma drewno, które schło na polu 2 lata, po czym dopiero zostało użyte do budowy domu. Czyli pierwszym materiałem, jaki się kupuje, to jest drewno, które trzeba związać stalowymi prętami na przekładkach, tak żeby nie zmieniło kształtu, żeby po prostu zastygło takie, jakie zostało spakowane pod dachem, pod daszkiem z jakiejś folii czarnej lub plandeki takiej mocnej. Czyli jeszcze można również ten materiał na drewno na dach powinno być suche, więc im mniej czasu na schnięcie, tym powinno być zrobione to belki główne z mniejszych przekroi, bo szybciej wysuną. Dlatego ja mam dach z belki na belce. Dzięki temu są to dwa mniejsze kawałki drewna, a nie jeden wielki kwadratowy. W Austrii się tak buduje i jest to moim zdaniem optymalne. Wykorzystuje się siłę tego drewna oraz szybciej wysycha. Po prostu belka na standardowym polskim domu ma przekrój kwadratu. Wystarczy ją przeciąć jeszcze na pół. Wtedy są dwie belki. Jedną na drugiej położyć i jest to mocniejsze i szybciej wyschnie. Okna. Okna standardowo teraz są wszystkie chyba trzy szybowe. Są bardzo ciepłe takie okna. Wewnątrz jak jest minus kilkanaście stopni, to woda się nie skrapla. Tak więc okna teraz nie stanowią jakiejś utraty energii wielkiej. Tam na wykresie przed chwilą, co pokazywałem, to widać, że przez okno ucieka 300 zł rocznie. Żadna to kwota. Tak więc okna można robić jakie się komu podoba. Ja mam okna zajmujące jedną ścianę z czterech ścian mojego domu i 300 zł tylko przez nie ucieka. Kominy. Komin kosztuje, dlatego komina nie budowałem, bo szkoda mi pieniędzy na niego było. Komin kosztuje ze 10 tysięcy, z 5 tysięcy, więc go nie mam. Jest mi do niczego niepotrzebny. Piece teraz montuje się nawet w kuchniach, w szafce. Piece z komorą zamkniętą, kondensacyjne, gazowe. I komin jest niepotrzebny, wierci się dziurę w ścianie, rura na pole i gotowy. Podłączenie pieca. Wentylacja.
Wentylacja uważam, że powinna być tylko nie taka jak dawno temu się budowało, czyli kanały wentylacyjne z betonu jakieś, w kominowe kanały, tylko po prostu tym bardziej jak się dom parterowy, bo ja ciągle tu mówię o domu parterowym, bo moim zdaniem on jest optymalny. W takim domu kanały wentylacyjne wystarczy na stropie położyć rury ocieplone, które łączą odpowiednie otwory z każdego pokoju w stropie i tyle. W tej chwili nie mam kanałów wentylacyjnych, mam w każdym pokoju po dwa otwory po przeciwnych stronach ścian, w suficie po dwa otwory i wymiana powietrza następuje nimi. Wentylacja. Kiedyś właśnie połączę to wszystko w kanały, wentylatory dam i będzie można sterować sobie tym. Można rekuperator zastosować, ale wcale nie trzeba, skoro teraz każda zima kosztuje jakieś 800 zł gazu do ogrzania po prostu całego domu przez całą zimę. Elektryka. Jak się robi płytę fundamentową, to elektrykę najlepiej zalać w alupeksach wewnątrz betonu, wyprowadzić te alupeksy 10 cm nad poziom betonu i później jak się ścianę buduje, to tam od razu gniazdka się montuje i później się wciąga druty. Są również, ja to sam wymyśliłem taki sposób, żeby alupeksy zalać. Zwykle są do tego przeznaczone peszle do zalawania w betonie. Kupiłem taki peszel, dałem do wanny, po czym się okazało, że wewnątrz woda się do niego wlała i jest nieszczelny. I gdyby takie coś było w płycie fundamentowej, to później bym nie mógł kabli włożyć do tego peszla. Tak więc peszle karbowane do betonu są do niczego, nie polecam. Dlatego kupiłem po prostu najtańsze na Allegro Fi 16 mm alupeksy. A do kuchni, gdzie indukcyjna płyta i różne dziwne kable, dałem grubszą rurę z plastiku do wody. 32. Typ kuchenki. Kuchenkę w domu najlepiej mieć elektryczną. Gazowe palniki ogrzewając garczek, połowa energii idzie obok garczka i do góry leci to ten spalony gaz i nie jest niewykorzystany. Co z tego, że energia gazowa jest tańsza, skoro połowa jej jest stracona na nic. Tak więc lepiej zapłacić więcej za prąd i 100% energii tego prądu wykorzystać na podgrzanie garczka. Jak ktoś chce, niech sobie obliczy, ja obliczyłem, nie mam tych obliczeń. Wniosek z tego jest taki, że grzanie 5 lat temu, gdy to liczyłem, ogrzewanie po prostu prądem jest bardzo troszeczkę droższe od gazu. Ale co nam to daje? Nie trzeba ciągnąć tych rur od gazu. Wszystko się szybko podgrzewa, nie ma spalin, nic nie wybuchnie. Wszystko jest szybciej podgrzane, a garści są czyste. I sama kuchenka się wyłączy po danym czasie. Tak więc dla mnie to ma tyle zalet, że kuchenka gazowa dla mnie to jest najgorszy wybór, nielogiczny. Kanalizacja. Gdy się robi płytę fundamentową, bo ciągle ją właśnie polecam tutaj, to w płycie fundamentowej znajdują się wszystkie rury od kanalizacji. W płycie fundamentowej, czyli pod nią tak naprawdę, w tym dociepleniu, które ma 20 cm lub jeszcze niżej w żwirze pod tym styrodurem. I te rury, raczej do nich dostępu już nie będzie nigdy, tak więc trzeba je kupić elite. Nietypowe ze sklepu rury kanalizacyjne, lecz troszeczkę droższe lite, nie MLF, które są spienione, tylko lite i o tym trzeba pamiętać. Lita rura jest na zawsze i tutaj spełni swoje zadanie. Teraz inny aspekt. Jaki styropian wybrać? Biały czy szary? Którym wyjdzie taniej? Więc obliczyłem,
Wniosek z tego jest taki, że by uzyskać tą samą ciepłotę, trzeba mieć 15 cm szarego i 20 cm białego styropianu. Na moim domu na przykład mniej więcej jakieś tam 500 m2. To dawno liczyłem, ale to chyba mniej więcej tyle dom ma. To 1750 W ucieka z takiej ściany, co jest ocieplona właśnie tak. Czyli trzeba kupić, załóżmy, taki styropian 15 cm lub taki 20 cm, tyle metrów sześciennych. Taka lambda jest szarego, a taka białego. Wniosek z tego taki. Cena wyszła podobna, 26 tysięcy, a tu 24 tysiące, 2 tysiące więcej, a ściana jest o 1/4 cieńsza, o 5 cm cieńsza. 2 tysiące różnicy, a mniej z tego plastiku na ścianie. Jak ktoś chce mieć tanio, to nie bierze biały, bo jest taniej. 2000 zaoszczędzi, grubą ścianę będzie miał i będzie ta sama ciepłota. Lecz tutaj poleciłbym te 2000 stracić, mniej dla środowiska tego plastiku i cieńsza, czyli może i okna lepiej, przez okna lepiej patrzeć, przez cieńszą ścianę załóżmy. I na moim domu, tak jak mówiłem, jest 30 cm styropianu na ścianie. Tutaj 15 jest przyjęte do obliczeń. Jakby tu było 30, to tu musiałoby być 40 cm. Jak idzie o kolejny aspekt, to pojemność cieplna. Załóżmy, że ktoś ma fundament i wtedy jego dom składa się tak naprawdę z tej suchej wylewki, która jest dwa razy lżejsza pewnie od betonu, bo jest strasznie porowata i lekka i cienka, leży na styropianie taka wylewka, prawda, w domu z fundamentami, czyli tutaj właśnie porównałem pojemności cieplne. Załóżmy, że tutaj mój dom, czyli solbet 50 m3, podłogi 25 cm betonu, sufitu nie liczę tutaj, bo nie. I suma summarum, pojemność cieplna mojego domu 120 wyszła. Jeżeli ktoś na przykład dom z bali wybuduje i zostawi dalej płytę fundamentową, to dalej ma 120 pojemności cieplnej. Załóżmy, że ktoś buduje ścianę szkieletową. W takim domu podobno się daje jakieś dwie warstwy płyty, nie wiem, OSB, czy dwie płyty gipsowe. Ja wiem, ja tu przyjąłem 3 cm betonu, że ściana się składa z 3 cm betonu dostępnych, bo później tam jest ocieplenie wewnątrz ściany, czyli to, co poza ścianą już jest niedostępne. Tak więc taki pojemność cieplna domu szkieletowego z podłogą na przykład taką pomiędzy fundamentami, czyli 800 m suchej wylewki, to załóżmy, że 32 jest pojemność cieplna takiego domu. Czyli słońce przyświeci do domu szkieletowego standardowej budowy, bo bez płyt fundamentowej. I w takim domku jest 4 razy szybciej temperatura przegrzany dom. 4 razy szybciej gorąco niż w takim normalnym, nieszkieletowym. Tak więc dom szkieletowy mi się nie podoba, bo nie dość, że ściany są drogie, droższe niż solbet, to pojemność cieplna tego wszystkiego jest żadna. I w takim domu to jak w puszce z papieru, słońce zaświeci i w środku za chwilę znacznie goręcej. Nie polecam domu szkieletowego z tego powodu, z tej właśnie pojemności, przez tą pojemność cieplną. A dom z bali, czy normalnie ze ściany solbetu, ma dużą pojemność cieplną w ścianach. Jeżeli ktoś tą płytę fundamentową nie chce i zrobi podłogę, właśnie to wylewki normalne międzyfundamentowe, to będzie miał 60 i 20, czyli 80. I tak lepiej niż szkieletowo.
Wszystkim polecam płytę fundamentową. Nie bać się, tylko sprawdzić temat, dowiedzieć się i zrobić to samemu. To jest podstawa budowy domu moim zdaniem. Przemóc się i się nauczyć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, bo tu szczegółów żadnych nie było, to proszę pytać, to może jeszcze jakiś tam filmik nakręcę. Jak się podobała, łapka w górę, bo chwilkę czasu straciłem. Jak ktoś to doceni, to będzie dobrze. Pozdrawiam.